Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, obiecałem, że listopad będzie gruby, obiecałem, że będzie duża aktywność na koniec miesiąca. Tak też się dzieje, dotrzymuję słowa, a to dopiero początek. Znaczy, w grudniu na pewno będę troszeczkę mniej aktywny, bo wiadomo, całą swoją siłę, moją tutaj użytkową, oddam Angelice, bo bardzo tego pragnę, chcę jej jeszcze bardziej pomagać, tym bardziej, że wiem, jak się czuję, więc jeszcze bardziej chcę pomagać. Ja już miałem taki cel przed tym vlogmasem, że zobaczycie, że dam siebie wszystko, ja jako ja, bo Angelika nie musi, Angelika to co robi, to wystarcza ponad sufit, a ja chcę dać się wszystko, żeby jej po prostu jeszcze bardziej pomóc, więc moja aktywność będzie na pewno duża, jakaś moja kreatywność, moja pomoc, postaram się, żeby była ogromna, ale jeszcze listopad, mogę się troszeczkę wyszaleć na końcu, także zapraszam Was serdecznie do vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób i co, jest rodzinka, jest kolejny rodzinny vlog, zaczynam tego vloga za 3, 2, 1... Przyjechaliśmy do Złotych Tarasów jeszcze cały czas. Ja już dawno nie byłem, znaczy dawno, kilka dni nie byłem w centrum. Bardzo dużo osób ostrzegało mnie, że teraz co się dzieje w centrach handlowych to jest dramat, że nie ma gdzie zaparkować, że są tłumy. Nie widzę. Która jest godzina? No w sumie sobota jest, no ale to w sobota to więcej ludzi wolne. Która jest godzina? 16:30, nie? No to tak? No to jest dużo ludzi, ale jednak da się wytrzymać. Komu się pobrudziłeś? Tak, pasuje. Ja ci jak pomalujesz się tak do szkoły, to ci to kupię. Nie, naprawdę? Za ciemny? Deczko? Mama wybiera prezy na Angeliki, totalnie. Nie wie totalnie co kupić, nie? Angelice. Ściemnia, świruje. Co ty robisz? W nogę? Pokaż, co wymyśliłaś? Pudr taki wykańczający. Wykańczający? Tak. Do wykończenia. Okay. Beżowy. Mama pytała mnie o kolor. Wyobrażasz się sobie? No mniej więcej widzisz jakie kosmetyki. Ale myślisz, że dobry? Dobry chyba. Ten jasny by był za jasny. Za jasny, no. Mama podchodzi do mnie i pyta, czy nie głupie jak dziecko 12-letnie będzie chodzić z bluzą z tupakiem. Pokaż. Pokaż. Nie no, bluza fajna bardzo. Wiesz o tym, że jak Arek Milik by strzelał do tupaka, to tupak by miał teraz 45 lat? A nie Lewandowski? Lewandowski dzisiaj strzelił, więc wiesz. No bardzo mi się podoba, to jest mój styl, ja uwielbiałem Tupaka. Jeszcze jego firmę, starą, którą założył, ale... No chyba jesteś za młoda, tak mi się wydaje. Odwołuję, jednak są takie kolejki do wszystkiego. Najpierw moja mama stała z Nikolą w przymierzalni 15 minut i dopiero później poszła do kasy, gdzie kolejne 15 minut, także ja wyszedłem sobie, siedzę na kanapie, ja nic nie potrzebuję, ja na szczęście nic nie potrzebuję, ja nawet jak sobie wymyślę jakieś buty, że w sensie chcę kupić białe buty, na przykład, takie mam wytyczne. Wchodzę do sklepu, biorę 3 pary białych butów, wybieram i biorę. Wszystko trwa 5 minut, no a jednak te kurteczki, te bluzy, to trzeba przymierzać, więc odkładam, siedzę, czekam i już się tym wszystkim zmęczyłem. Nie, w szkole tam nie kumają, to na pewno nie kumają, kto to Tupak. Ja jestem pewna, że Agian zrobi awanturę w domu, o ile zagram. Że tatuś zrobi awanturę? Wchodzimy w to? Myślisz, że tak będzie? Będzie. Buty niekupione, bluza z nowym facetem. Krótka, kurtka przykrótka. Zakupy z mamusią. Chodź. Jedziemy do Angeliki. A sponsorem dzisiejszego odcinka, jak ja uwielbiam takie współprace. Gra nazywa się Match Masters i to jest typ gry logicznej, gdzie dwie osoby mogą ze sobą konkurować, łącząc ze sobą podobne kolory i podobne kształty. Ja pół życia spędziłem na takich grach. Uwielbiam takie gry, wiecie o co chodzi. Plansza, różne kolory, kółeczka, trójkąty, kwadraty, jakieś różne kolory i musimy tak przesuwać, żeby były na przykład trzy obok siebie, albo jak jest extra move, to są cztery obok siebie. Boże, ja mogę o tym mówić i mówić, bo naprawdę bardzo długo grałem w takie gry w związku z mistrzostwami świata. Tutaj też możemy się kontestować, możemy rywalizować z innymi ludźmi, co jest mega fajnie. W tych nowych czasach można już grać online i tak samo jest na Match Masters. No mega zajawa. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z telefonu. A więc pokażę wam, jak wygląda aplikacja od środka. Match Masters. Gramy taką świnką, takim prosiaczkiem. I najważniejsze jest to, że możemy rywalizować z innymi. To jest naprawdę sztos. I szukanie przeciwnika. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Szukam przeciwnika. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. I aktywujemy tutaj wspomaganie, bo zasłużyliśmy. I mamy po drugiej rundzie już 17 punktów. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Niedobrze.
Ile ma? 20, tyle sama. Myślałem, że jestem taki kozak. Nie muszę mówić za dużo o tej grze, ponieważ wszyscy na pewno ją znają. Macie link w opisie, ściągajcie. Jak ściągniecie z mojego linku, po pierwsze macie naklejki związane z Mistrzostwami Świata. Naprawdę warto, widziałem je, bardzo fajne. Do tego dodatkowo dostajecie darmowe monety, więc opłaca się kliknąć w link i ściągnąć. Aplikacja jest oczywiście darmowa. Więc oprócz tego, że rywalizacja jest w telewizorze, będziecie mogli kibicować swoim drużynom, to jednocześnie możecie ucierać nosa ludziom z innych krajów. Plusami tej gry są na pewno na przykład duża społeczność. 10 milionów graczy, więc naprawdę tyle ludzi do ogolenia. Tryby gry, super grafika. Możecie rywalizować, możecie brać udział na przykład w turniejach. W turniejach oczywiście bardzo fajne nagrody, super rywalizacja. Tak jak mówiłem, 10 milionów użytkowników społeczności. To jest bardzo dużo. Są różne tryby gry w każdym miejscu. Możecie sobie w pracy popykać, w drodze, do szkoły, jak tylko chcecie. A dodatkowo do tej logiki, do tego wszystkiego, do tego treningu mózgu jest rywalizacja. Uwielbiam rywalizację. Wygrałem ten mecz, który wam pokazywałem. Zaraz idę do następnego. No i co? Ściągajcie koniecznie. Link w opisie. Rywalizujcie. No i chwalcie się wynikami. Może się spotkamy w grze. Bardzo chętnie. Ja jestem otwarty. Jesteśmy w koście. Mama mówiła, że nic nie chce. Nagle chce kawkę. Teraz blok czekoladowy. Nic nie chciała. A teraz kawa i blok czekoladowy. Widzisz? Ty herbatkę, czyli wielkie zamówienie się robi. Ja tutaj przyszedłem, Angelika chce jeszcze raz herbatkę tą zimową. Spóźniłem się, wiedząc, że teraz są naprawdę korki, bo jest chyba 17. Która jest godzina? Po 17 już, nie? To będą takie korki teraz. Naprawdę, więc wiedząc, że się nauczony doświadczeniem, że korki w Warszawie są, nie wiem co się stało, ale teraz przez ostatni czas są wybitne. Zamówiłem sobie takiego palucha, skrzyneczko i czekamy na kawki, herbatki. A tak, na kawki, herbatki idziemy. Jestem już pod szpitalem, herbatka gotowa. Może to dziwnie zabrzmi, bo teraz jest niedobra sprawa, ale ten szpital, bo jesteśmy tam, gdzie Charlotka się urodziła, budzi we mnie bardzo dobre wspomnienia. Także naprawdę, jakkolwiek to zabrzmi, ale lubię tutaj przyjeżdżać. Rzeczywiście oprócz porodów nie życzę sobie ani mojej rodzinie, żebym ani razu nie musiał tutaj przyjeżdżać, ale samo uczucie jest naprawdę fajne. Kojarzy mi się właśnie z porodem Charlie. Ekipa poprawiająca humor melduje się. Jesteśmy na miejscu. Angelika wydzwania, wypisuje, że się nudzi, żebyśmy byli jak najdłużej u niej. Już jestemy. Zobacz, który to już dzień ona tam leży. Ile to już trzeci? Trzeci? Z piąty. Od wtorku. No tak, dzisiaj jest sobota. Środa, czwartek, piątek, sobota. Proszę maseczkę. Dziękuję bardzo. Ale Angelika, jedziemy już. To będzie najlepsza godzina w twoim życiu. Dzień dobry, dzień dobry. Smokajcie. Przyszła ekipa cyrkowców. Jakie masz buty. A zobacz, jak sukienka masz pełna szkarzuka. Najsłodszego gościa na oddziale. Dziękuję. Skarpeteczki, spodeneczki. Przepięknie. Słodziaczek. Umyta. Dobrze. O, twój syn mył rano. Można tutaj się trochę rozebrać? Tak. Tak. Tak gorąco jest. Zobaczcie, czy to nie jest największy słodziak na świecie? Szpitale kojarzą się smutno ubranymi, w sensie ludźmi, schorowanymi, a zobacz jaki słodziaczek. Tutaj mamy, co tu mamy? Zwierzątka jakieś różne. Tutaj mamy, chodźcie dalej, zajączki. Ale to co, jest zimno, że w Gruzie jeszcze jesteś? A wam nie jest zimno, bo wy jesteście ubrani mocno. Śniadanko zjadłaś? Obiadek? Kolację? To jest kolacja, ale jeszcze nie zjadłam. Test? Robimy test? Jaki? Widzowie, robimy test jedzonka szpitalnego. Aha, dobra. Dobra, to nie robimy. Mam pierożki dla ciebie, dim sumy. Dobrze, to mi to połóż. Drobny upominek na urodziny jeszcze, Kalisk. Proszę. Dziękuję bardzo. Otwieraj. Razem wybieraliśmy z mamą. A jak będzie ładnie pasało, to się wymienisz. Tylko, że... Poczekaj, na razie nic nie mów. Chanel, co to jest? Co to jest? Puder taki wykańczający, do wykończenia. Żebyś się wykończyła tutaj. Teściowa ci kupiła puder wykańczający. Czeka, dobra, teściowa. Spadło coś? O tutaj, no. Bo był jeszcze jaśniejszy, ale taki blady. No to tak, chodziło o to, że jaśniejszy i ten. Kajciu, bo ja nie mogę coś otworzyć, sierota jest. Daj, otworzę. Ale to też jak to się otwiera. No, zobaczymy ile to potrwa. Nie, to ty otwórz. No i zaraz Nixon otworzy i was tutaj ja poczeszę. A może to tylko pędzelek jest usterkiem? Nie. Dobra, i teraz czas na Łukaszka, tak? Zobaczcie teraz popisówę. Facet. O, o, o. Ha!
Bardzo dawno. I Łuka, To już może było ze 20 lat temu. Otworzyłem. I? Tak. Tak? Pokaż, jaki on jest w ogóle. Na pewno, on jest jasny i tak. Nie jest za jasny? Nie! Ja taki. A był jaśniejszy, to ja powiedziałam, że ten. Nie, no to dziękuję bardzo. Serdeczko. No to cieszę się bardzo. Potrzebuję takich prostych jeszcze. Miałem zaprosić rodzinkę na sushi albo inną jakąś fajną restaurację. Stanęło na Jeffsie, także jestem zadowolony. Jeffs to jest taka amerykańska knajpa, wiecie, burgery, jakieś hot dogi, fryteczki, zestawy, taki totalny Nowy Jork. I właśnie tam idzie. Nie byłem tam chyba z 5 lat. Od początku Ameryczka. Jemy w Jeffsie. Nie byłem tutaj tak dawno, że jaram się każdym szczegółem. Louisiana, czuję się w ogóle jakbym był w Stanach, naprawdę. Wiem, że to jest amerykańska knajpa, ale tak dawno tutaj nie byłem, że zapomniałem, jakie takie szczególiki są, które przypominają mi właśnie tamtejszy klimat. Skrzydełka barbecue, kochani. Żebera. Zjesz to sama? Tutaj burgerek. A co ty zdejmujesz, sos? Zamówić żeberka z sosem barbecue i zdrapywać sos. Proszę, smacznego życzę. Dziękuję bardzo, jestem w Stanach, kochani. Jestem w Stanach Zjednoczonych. Pyszne piwko. Zdróweczko. Zdróweczko Nixon. Za spotkanie w Stanach. Zdrówko. Żebyśmy za rok pili w Stanach takie piwo. Tak. Może sobie wziąć jednego. Jeden challenge? I przeprowadzamy test sosu Louisiana. Okay, tak. Poszczam. Tylko żeby teraz, bo... Gryź szybko. Ostre? Nie, słodkie. Pani. Czekaj. Zaczyna, ale... Nie. Smaczny. Umiarkowany. No tak, bo to nie to, że to jest jakiś najmocniejszy sos na świecie, tylko... Nie, taki, nie? I w tym masz kurczaka? Też chcę spróbować. Pyszne, ja myślałam, że będzie takie palące. Nie, właśnie o to chodzi. Wszystko. Spróbuj. Nie, no mega dobre. And somehow we knew that we'd find some... Pamiętacie moją taktykę, żeby nie jeść syfu w kinach? Kawka na cały seans, nie chce się żadnych chipsów ani nic. Jestem gotowy. Gotowi na seans? Nie. A my tutaj nie byliśmy kiedyś... Nie wiem, no w Cinema City mogliśmy być w Arkadii nawet. Nie wiem. Idziemy, gotowi, tak? Wszystko? A czemu na ojca czekamy? Na Agana? Ja nie wiem, to jest moja metoda na to, żeby nie żreć w kinie. Kawka no. I piję soja surówka, dobra. Ale żeby nie zasnąć? Nie, żeby nie jeść chipsu, bo się nie chce po kawie, nie? Ale słodka. Ale czekaj, korzenna. Tak. Taka świąteczna. To jest ja dzisiaj całkowity mód świąteczny. Film z Adasiem nazywa się Święta Inaczej. Podobno jest to alternatywa dla listów do M. Ja na listach do M już byłem, także teraz... Badamy konkurencję. Masz taki problem? Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy już po filmie, jak widzicie, że trzymam kawkę ze Starbucksa i myślicie sobie może, że jeszcze jej nie dopiłem. To nie. Pierwszy raz w życiu na bramkach zatrzymali mnie i powiedzieli, że nie można wnosić swoich napojów, więc wypiłem chyba 3-4 łyki szybkie. Musiałem niestety wyrzucić. Teraz jestem po filmie i od razu sobie kupiłem, bo cały czas myślałem o tej kawie, także mam. Wziąłem też dla Angeliki herbatkę zimową, tym razem ze Starbucksa. Jakbym w jednym momencie wyszedł, to bym powiedział, że beznadziejny, później, że fajny, później, że jakiś taki trochę magiczny, że dziwaczny. Jak powiedziałem na początku, że to jest konkurencja listu BM, to w żadnym wypadku nie jest, ponieważ to jest w ogóle inny film. Ja myślałem, że to będzie takie pitu-pitu świąteczne, a tu było trochę grozy, trochę takiego smutku w tych ludziach, zupełnie co innego niż takie roztańczone listy DM. I to. Jestem jednak fanem listów DM zdecydowanie, ale ciekawy film. Ciekawy, bo na pewno to nie jest taka lekka komedyjka świąteczna. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał mi się taki vlog. Chciałem powiedzieć, że ostatni w listopadzie, ale nie, jeszcze będzie jeden. Mówiłem, obiecywałem, że ostatnie, że listopad będzie cały w mega aktywności ode mnie. Obiecywałem, tak mówiłem. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Ja właśnie siedzę, montuję ten film, także uważam, że jest bardzo fajny. Jak rodzinka przyjeżdża, to jest po prostu mudzik taki najfajniejszy. Angelika też czuje się coraz lepiej, więc kolejna dobra wiadomość, więc tylko się cieszyć, niech to szybko się przyspiesza, niech wszystko wraca do normy. Apogeum świąteczności jest to, że siedzę teraz, montuję film,
A tutaj wiecie co mam? To nie jest herbata, to nie jest też alkohol. To jest barszczyk. Barszczyk, popiłem sobie barszczyk. I montuję dla was film. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema.